Czy warto montować płotki przeciwśniegowe na dach? Wielu inwestorów planujących budowę domu nie wie, co to są płotki przeciwśniegowe na dach. Wspomniane elementy częściowo ograniczają możliwości zsuwania się zalegającej masy śnieżnej. Jednocześnie rozbijają przesuwający się pod wpływem grawitacji śnieg przed dotarciem do linii okapu. W ten sposób komponenty konstrukcyjne oraz wszelkie urządzenia zamontowane na połaci dachowej są chronione przed uderzeniem jednolitej masy, która mogłaby je uszkodzić. Rozbita na mniejsze kawałki pokrywa śnieżna zdecydowanie redukuje ryzyko zniszczenia konstrukcji. Profesjonalne płotki przeciwśniegowe na dach to wysokiej jakości akcesoria dachowe zbudowane zazwyczaj z użyciem stali ocynkowanej ogniowo. Ten rodzaj metalu jest nie tylko odporny na uszkodzenia mechaniczne, lecz również niepodatny na rozwój korozji. Zwykle płotek śniegowy na dach ma długość około 2 metrów i jest zbudowany na podobieństwo konstrukcji drabiny. Montuje się go na połaci dachowej z użyciem dedykowanych uchwytów przytwierdzanych do łat, a także odpowiednio dobranych solidnych śrub montażowych. Płotek przeciwśniegowy, a śniegołap. Warto wspomnieć, że istnieje różnica pomiędzy płotkiem śniegowym a śniegołapem. Pierwszy z nich już Wam opisałem, natomiast śniegołap to z kolei wykonany z metalu wyprofilowany element służący do rozbijania zsuwającej się pokrywy śnieżnej. Nie posiada otworów i jest jednolity. Jak montować płotki przeciwśniegowe? Osoby planujące budowę dachu często zastanawiają się, jak montować płotki przeciwśniegowe. Produkty należące do tej kategorii powinny być instalowane na wysokości podparcia krokwi dachowej o łatę. Uchwyty montuje się co 75 cm i nie dalej niż 20 cm od zakończenia płotu. Dzięki temu zalegająca pokrywa śnieżna nie spowoduje ugięcia krokwi. Kiedy stosować płotki przeciwśniegowe na dach? Kolejne ważne pytanie, na jakie warto odpowiedzieć, brzmi: kiedy stosować płotki śniegowe na dach? Zabezpieczenia dachowe powinny być stosowane zawsze, gdy połać jest dłuższa niż 3 metry. Warto dodać, że choć zastosowanie płotków przeciwśniegowych nie jest wymagane przez obowiązujące prawo, to warto je montować ze względów bezpieczeństwa. Czy trzeba stosować płotki przeciwśniegowe? Jak wspomnieliśmy, odpowiedź na to pytanie, czy trzeba stosować płotki przeciwśniegowe, brzmi nie. Polecamy jednak montaż tego rodzaju akcesoriów ze względu na odgrywaną przez nich rolę w ochronie konstrukcji dachowej przed uszkodzeniami wskutek zsuwających się mas pokrywy śnieżnej. Praktyczne akcesoria do montażu płotków przeciwśniegowych. Zastosowanie zabezpieczeń na dach wymaga solidnego i trwałego montażu. Jeżeli szukasz sprawdzonych rozwiązań w tym zakresie, to wybierz praktyczne akcesoria dachowe do montażu płotków przeciwśniegowych. W tym odcinku wideobloga to już wszystko. Ja zapraszam Cię na kolejne odcinki. Zapraszam również na naszą stronę hornwall.eu, gdzie będziesz mógł poznać pełną ofertę naszej firmy i do zobaczenia w następnym odcinku. A jeśli Ci się spodobało, to zostaw nam suba.